Sadzimy tutaj w Parku 800-lecia drzewa. Ile tych drzew sadzimy i co to są za drzewa? Uczniowie sadzą 55 grabów zwyczajnych. To są nasze rodzime drzewa, które możemy zobaczyć na Wyspie Bolko i które też są rodzimym gatunkiem tych terenów. One rosły w lasach, które porastały, powiedzmy, Doliny Odry jeszcze dawno temu. Mają piękną, srebrzystą korę, troszkę inną niż kora buka, która zawsze jest chłodna w dotyku. Być może stąd skojarzenie, że grab zgrabiałe ręce, bo jak się dotyka, to od razu czuć chłód. To są też drzewa, które karmią bardzo wiele innych organizmów, ponieważ ich nasiona są pokarmem gryzoni, wiewiórek, też niektórych ptaków. Czyli z punktu widzenia takich, powiedzmy, całego ekosystemu, one pełnią bardzo ważną funkcję i mamy nadzieję, że te drzewka też za jakieś 50 lat dorównają tym starym grabom. Akcja dzieje się w ramach realizowanego przez naszą szkołę pierwszej liceum ogólnokształcące w Opolu projektu Ochrona Bio w mieście Opolu. To jest projekt finansowany z funduszy europejskich, z regionalnego programu operacyjnego. W ramach projektu mamy całą gamę różnych działań edukacyjnych skierowanych zarówno do uczniów naszej szkoły, jak i do szkół w ogóle z całego regionu opolskiego. I elementem tego projektu było właśnie nasadzenie 55 drzew, a wybraliśmy graby właśnie po to, żeby nawiązać do tej lokalnej bioróżnorodności, którą mamy w Dolinie Odry w Opolu. Spodziewaliśmy się, że będzie tutaj jakaś dziesiątka dzieci, że tyle się zgłosi. Zgłosiła się cała klasa albo i dwie, więc to ta potrzeba wyjścia z domu, zajęć online jest olbrzymia, więc wszyscy przybiegli z absolutną radością. To jest widok, który powinniśmy tak naprawdę oglądać codziennie, młodzież sadzącą drzewa. Super akcja generalnie. Jesteśmy na Wielchemie. Bardzo fajnie, że zostanie tutaj po nas taka pamiątka. Mamy nadzieję, że te drzewa będą rosnąć wraz z nami. Dostaliśmy informację od naszej wychowawczyni, chętne osoby się zgłosiły, no i jesteśmy tutaj.